No, to nie będzie zwykły mecz, to będzie futsal kobiet, proszę Państwa. A jak futsal kobiet, to największy znawca futsalu kobiet w Polsce. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, jesteś znawcą? Tak. Dzisiaj wielkie derby Warszawy, AZS AWF kontra... Kto? SGGH. SGGW i derby Warszawy zostaną rozegrane w Brwinowie. Brwinów żyje tym spotkaniem, od rana. Tak? Tak. Wszyscy żyją. Ty miałeś grać podobno w tym sezonie. Gdzie? Ja pamiętam twoją wypowiedź z lutego. Dobra, ja sobie ogolę jajca i zgłaszam się do drużyny. Za rok, jako kobieta. Ogolę sobie jajca i idę do drużyny kobiet. Będę grał z dziewczynami. Adrianna, no co? No, nowa zawodniczka, pani Ada, dzień dobry. Zostałem Jolkę i chuj. No i co? No i... pstro. Pani Adrianie, pora na pierwszy dowcip. Nie mam żadnych dowcipów. Nie, no jest jeszcze zaległy dowcip w klimatach westernowych. No dawaj ten dowcip, no. A po co? No dawaj. No to w przerwie. Nie, teraz. A pan chce usłyszeć dowcip? Bardzo, bardzo dobry dowcip? Tak. To może ja zacznę. Akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie, tak? No po graniczu tam Meksyk i tak dalej. No i jest pewien gościu, który ma ksywę Szybki Lopez. Wchodzi jakiś tam kowboj do salonu, gdzie jest tam burdel też. Zamawia sobie jakąś tam lolitę. Idą sobie na górę, nie? Tam do tego pokoju. On mówi, tylko wiesz, mówi, uważaj, bo tutaj grasuje Szybki Lopez. Mówi, no ale co to grasuje? No, drzwi zamknięte, jesteśmy na drugim piętrze, no nic się nie stanie. Rozebrali się, ona tam mu wystawia wdzięki, on tam pyk, wsadza i włożył Szybkiemu Lopezowi. Bardzo dobry dowcip. No, puenta taka zaskakująca. Zdziwiłem się, bo myślałem, że będzie stranie. Ale tu mamy meczycho. Do przerwy 5 do 0. A po przerwie jeszcze kilka bramek i dwa dowcipy. A po przerwie drugie 5 i jazda. Może ja już wyjdę. Ja pierdziele. Zrobię striptease. Zawsze przy 6-0 pan Adrian robi striptease, zapomniałem. Nic, dobra, dawaj ten dowcip na drugą połowę. No. Na jaki dowcip znowu? No miałeś jakiś no. Nie miałem żadnego dowcipu. Ja pierdolę! No to anegdotkę jakoś. Nie mam żadnej, może sobie cukierka mogę ci dać. To ta, tak jak... to jest rzeka. Cukierek kałowy, nie chcesz cukierka kałowego? Bardzo smaczne, o smaku kału. Ale nie jaka. Boże! Już wolę mu kupę o smaku cukierka. Więc to samo, no. A właśnie, właśnie, powraca temat. Adrian szuka kogoś, kto chciałby wynająć mieszkanie w Grodzisku, tak? No. Nie chciałbyś wynająć mieszkania w Grodzisku? Bramka padła w międzyczasie. Ale kto by się przejmował bramkami, jak to trzeba mieszkanie wynająć? Jak ale jako promocję dodam, że niedawno się powiesił na osiedlu człowiek. Na trzepaku. Ależ to było meczycho. Wynik końcowy 9 do 1. W derbach Warszawy wygrały zawodniczki AZS-u AWF. My oczywiście polski futsal kobiet będziemy śledzić na bieżąco. A co ja jeszcze chciałem przekazać? No nigdy by się nie zgadli, że pod filmikiem znajdują się reklamy. O! I już mnie nie ma. Piękny ten dowcip jest. Co? Jakby to powiedzieli Włosi? Bueno cupo. Tak, tak właśnie. Bueno cupo.